dzień, który składa nam rok w darze. Tak jest naprawdę. Dzień, dar roku, w którym gromadzimy się w sali gotyckiej Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, aby dokonać uroczystej ekspozycji arcydzieła sztuki, jakim jest obraz Madonny pod jodłami pętla Łukasza Cranacha Starszego. I już na początku wyrażam księdzu arcybiskupowi serdeczne podziękowanie za ogromne zaufanie, gdy zlecił mi podjęcie sprawy odzyskania obrazu, za wsparcie i zachętę do kontynuowania podjętej akcji. Szczególnie witam pana profesora Wojciecha Kowalskiego, pełnomocnictwa MSZ. Niektórzy twierdzą, że na sygnały o możliwości odzyskania obrazu w latach 80. nie zareagowały polskie władze państwowe i kościelne. To nieprawda, gdyż w tej sprawie był zaangażowany między innymi Aleksander Merker, wicedyrektor Urzędu do Spraw Wyznań, ambasada PRL w Bernie, a ze strony kościelnej właśnie ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, o czym świadczą zachowane pisma z lat 1980, 81, 82. Przez wiele lat istniało przekonanie, że oryginał znajduje się we Wrocławiu. Dopiero w 1961 francuska firma Girodot poprosiła o kolorowe zdjęcia z Wrocławia, przygotowując dzieło, monografię o Cranachu. Proszę Państwa, ksiądz Zimmer był Niemcem i czuł się niemieckim patriotą. I jak tłumaczył mi po latach współtwórca kopii, Georg Kupke, ksiądz Zimmer chciał ratować dzieło dla kultury niemieckiej, by nie dostało się w ręce komunistów. Tymczasem ksiądz Zimmer, znajdując się w sowieckiej strefie okupacyjnej, a więc na byłym NRD, gdzie większość stanowili protestanci, nie przekazał do żadnego kościoła wywiezionego obrazu. Co więcej, potraktował go jako własność prywatną i próbował z czasem odsprzedać go do galerii w Dreźnie i Monachium. A po jego śmierci w 1979 roku obraz przechodził z rąk do rąk różnych handlarzy dziełami sztuki. Z czasem w odzyskanie obrazu zaangażowany został episkopat niemiecki z kardynałem Józefem Hefnerem na czele. W tym roku, 2012, otrzymaliśmy wiadomość, że istnieje możliwość powrotu obrazu do archidiecezji wrocławskiej i to bez szczególnych zobowiązań. W pierwszej chwili wiadomość ta została potraktowana jako dobry, choć miły żart. Kiedy wiadomość została potwierdzona jako prawdziwa, rozpoczęły się pertraktacje, w których zaangażowany był między innymi pan profesor Wojciech Kowalski. W lipcu obraz został przywieziony do Polski i przekazany archidiecezji wrocławskiej. Tu chciałbym wyrazić ogromne uznanie dla księdza biskupa Markusa Bichela z Sankt Gallen i księdza anonimowego, którzy przekazali obraz prosząc o dyskrecję i tak w stosunku do człowieka, który uznał, że własność kościelną należy przekazać Kościołowi. Biskup Bichel nie miał wątpliwości, że należy go przekazać Kościołowi wrocławskiemu. Otóż proszę Państwa, Wrocławska Izba Gospodarcza po raz kolejny podjęła inicjatywę zrobienia sobie i wrocławianom prezentu. Dziękuję za przybycie, ale przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim mecenasom, bo tak nazywamy tych fundatorów, którzy dołożyli się i do spowodowania, iż w zasadzie w dniu dzisiejszym możemy całkowicie powiedzieć, że zakończyliśmy pracę. Nawet wczoraj wieczorem udało się uruchomić z wielkim trudem transmisję internetową. Z radością witamy dziś we Wrocławiu Madonnę pod jodłami. Arcydzieło renesansowego malarstwa, imponujący symbol śląskiego dziedzictwa kultury. Podziw dla kunsztu Łukasza Cranacha jest też okazją do refleksji nad przynależnością dzieł sztuki do miejsc i ludzi.
Oczywiście to są zawsze dni niezwykle radosne, pamiętając o tym, że w czasie pożóg wojennych, utraty niepodległości, Polska straciła ogromną ilość dzieł sztuki, dzieł najcenniejszych, dzieł świadczących o naszej historii, ale także o mecenasach. Dzisiaj do tej tradycji powracamy. Powracamy także, patrząc na ten wysiłek tych 20 osób i wielu, których na tej tablicy także nie ma. Chcę za to bardzo podziękować, bo to jest utrwalanie tej tradycji, nowej tradycji wrocławskiej, w której wrocławianie nie zawodzą. Wrocławianie są gotowi do poświęceń. Wrocławianie wykupują i odzyskują różnego rodzaju dzieła. I to jest taki dobry znak także na ten wspomniany rok 2016, gdzie Wrocław będzie pełnił Europejską Stolicę Kultury. Będzie ją pełnił w imieniu wszystkich miast, pokazując i swoją tradycję, i swoją historię, i to, co współczesne. W tej współczesności obraz Cranacha, Cranacha starszego, będzie się mieścić przepięknie, jak perła w koronie, za co serdecznie dziękuję, gratuluję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pan minister Radosław Sikorski, który od początku patronował całej naszej, przynajmniej akcji w tej części, w której Ministerstwo Spraw Zagranicznych mogło wziąć udział i przyczynić się do odzyskania. Szanowni Państwo, Madonna pod Jodłami, jedno z najcenniejszych dzieł sztuki utraconych w czasie II wojny światowej, jest znowu we Wrocławiu. W lipcu tego roku, po kilkumiesięcznych negocjacjach prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, obraz został zwrócony katedrze świętego Jana we Wrocławiu. Przekazałem go osobiście księdzu biskupowi profesorowi Andrzejowi Siemieniewskiemu podczas uroczystości gmachu MSZ. Dzisiaj, w Wigilię 2012 roku, Madonna pod Jodłami zostanie wyeksponowana w miejscu godnym i bezpiecznym. Pragnę podziękować dolnośląskim przedsiębiorcom za zorganizowanie wraz z Gazetą Wrocławską społecznej akcji i zebranie środków na remont oraz nowe wyposażenie części Muzeum Archiwizjalnego we Wrocławiu. To piękny prezent pod choinkę dla Wrocławia. Dziękuję bardzo. Poszukujcie. Myślałem, że wiem. Mnie dzisiaj wypada tylko wyrazić moją autentyczną radość z tego, że mamy ten obraz, że dzisiaj będzie eksponowany, a przy okazji chcę wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Wszystkich nie wymienię, ale zacznę od biskupa St. Gallen, od anonimowego człowieka, który bardzo zaangażował się w to, żeby obraz do nas wrócił. Dziękuję panu ministrowi Zdrojewskiemu, który stoi na czele ministerstwa, w szczególny sposób dbającego o zabytki naszej kultury. Dziękuję dzisiaj za obecność wśród nas. Jest to dla mnie wielkie i piękne przeżycie i myślę, że ten obraz będzie przyciągał, tak jak przyciąga panorama Radosławicka, tak będzie przyciągał turystów. Czym dla Muzeum Archidiecezjalnego jest powrót tego wspaniałego arcydzieła tutaj do Wrocławia, do archidiecezji? No więc po wojnie takie powroty były liczniejsze, bo muzeum gromadzi wiele cennych zabytków, no chociażby Księga Henrykowska z pierwszym zdaniem w języku polskim. Ale właśnie gdy idzie o Madonnę pod Jodłami Łukasza Cranacha starszego, jest to na pewno wydarzenie wielkie i tak jak słyszeliśmy w czasie oficjalnych wystąpień, może być jednym z magnesów przyciągających turystów, znawców sztuki, aby to dzieło piękne można było oglądać i podziwiać. Proszę powiedzieć parę słów o takiej ostatniej drodze tego obrazu do Wrocławia. Jak ona wyglądała i jak wyglądało samo przygotowanie miejsca w Muzeum Archidiecezjalnym? No przede wszystkim pamiętamy, to były starania wieloletnie już. Jak wspominałem, było to troszeczkę z wątkiem sensacyjno-kryminalnym, bo zmieniali się właściciele. Jedni tracili, drudzy zyskiwali. I ostateczny moment już, prawda, kiedy były te negocjacje, chodziło o udokumentowanie, że faktycznie jest to obraz archidiecezji wrocławskiej, że przynależy do wrocławskiego kościoła. No i oczywiście kwestia zabezpieczenia później. A kiedy będą mieszkańcy Wrocławia, Dolnego Śląska i całej Polski mogli oglądać obraz i kiedy będą mogli go zobaczyć? A więc tak jak już mówiłem w wywiadach prasowych, od 28 grudnia
w ramach godzin otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego, czyli od wtorku do soboty w godzinach od 9 do 15. Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać, chyba że kolejki byłyby tak długie, że trzeba by było wtedy dzielić na odpowiednie grupy.